Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Czajkowska, jestem przewodnikiem i zabieram Państwa w podróż w czasie i przestrzeni. Dzisiaj zapraszamy Państwa do wyjątkowego wnętrza na mapie Gdańska, do wnętrza kościoła świętego Jana. W gotyckich murach opowiemy o historii kościoła, ale przy tym o historii całego Gdańska, bo święty Jan, jak cały Gdańsk, tutaj zamyka się cała historia zarówno tego obiektu, jak i całego Gdańska. Spacerując dzisiaj po Gdańsku, widzimy zadbane, ładne fasady kamienic, szczyty tych kamienic, widzimy może nie las, ale wiele wież kościelnych i między innymi wieżę kościoła świętego Jana. I zastanawiali się kiedyś Państwo, w którym miejscu w Gdańsku ten święty Jan został posadowiony, poza tym, że my go widzimy. Otóż, proszę Państwa, mnie chodzi o to, jak kiedyś biegła Motława, jak kiedyś płynęła Wisła. Gdybym miała być taka bardzo szczegółowa, to bym powiedziała, że święty Jan w dzielnicy świętojańskiej został postawiony na mułach i na nosach rzecznych. Czyli po tym wszystkim, co pozostawało po poprzednich powodziach, bo ich było bardzo wiele w historii Gdańska. A żeby dotrzeć stąd do kościoła świętojańskiego, do świętego Jana, najlepiej wejść do miasta przez jedną z bram wodnych. Proponuję bramę straganiarską albo świętojańską. Budowanie tak wielkich budowli na niestabilnym gruncie, takim jak mamy w Gdańsku, wiązało się ze znacznym ryzykiem, takim jak choćby pękanie ścian. Mamy z tym do czynienia obecnie w kościele świętego Mikołaja. Bardzo często już w średniowieczu występowały katastrofy budowlane, ale tak jak w przypadku tu, świętego Jana, może nie katastrofa, ale osiadanie budynku, jak to mówią, odjeżdżanie ściany, wychylanie się ścian ze względu na to niestabilne podłoże. I z takimi rzeczami spotykamy się właśnie w Gdańsku, między innymi tu w świętym Janie. Żeby jednak osiągnąć efekt monumentalizmu, jak tutaj w świętym Janie, czy w innych kościołach Gdańska, przypominam, mamy 13 kościołów w Gdańsku, więc do wyboru trzeba było się sporo natrudzić, proszę Państwa, bo generalnie Gdańsk jest położony na terenach podmokłych, jak to się zwykło mówić. I tutaj wracamy do tego pytania, które nas nurtuje od lat i pewnie będzie nas jeszcze nurtowało przez wiele następnych stuleci. Będą dyskusje nad nazwą Gdańska. Gdańsk, Gdańsk, Gdańsk. To GD na początku, jak wypowiadają się fachowcy, oznacza położenie na podmokłym terenie. No i tak dokładnie jest w Gdańsku, więc ta nazwa się nie wzięła tak od po prostu z kapelusza, z worka czy z innego tam cylindra. Czy uwierzycie Państwo, że już w XVII wieku zaczęły się problemy z wychylaniem się ściany wschodniej kościoła świętego Jana? Wykonano wtedy, w drugiej połowie XVII wieku, niesłychaną pracę jak na owe czasy. Otóż pogłębiono, ustabilizowano trochę fundamenty. Założono maty faszynowe i na to dopiero skrzynie drewniane, wyłożone kamieniami i związane za prawo. To była pierwsza tego typu praca tu w Gdańsku. A potem po II wojnie światowej wzmacniano tę północno-wschodnią i wschodnią ścianę dwukrotnie. Raz w późnych latach 40., kiedy to wybudowano, tam z tyłu widać taką przyporę, która nieco ustabilizowała ścianę. A później już w latach 90. we współpracy z Politechniką Gdańską metodą iniekcji strumieniowej wzmocniono fundamenty. Takie to mamy budowanie w Gdańsku. A wszystko to, proszę Państwa, opiera się na mocnych fundamentach. Święty Jan jak cały Gdańsk. Jak zauważyliście Państwo, wyszliśmy ze świętego Jana, bo skoro mówimy o monumentalnych budowlach, to jak to budowano? I zaraz Państwu pokażemy. No i żeby zrozumieć, jak to wszystko było budowane, jak to się w Gdańsku robiło, zaraz zejdziemy, proszę Państwa, do piwnicy romańskiej. I tam sobie o tym opowiemy. Mówiąc o budowlach monumentalnych w Gdańsku, z reguły na myśl przychodzą nam krzyżacy. Czasy już po zdobyciu Gdańska. To już XIV wiek. Oczywiście tu mamy koniec XIV, przełom XIV z XV wiekiem, bośmy zeszli do fundamentów, proszę Państwa. Fundamenty, które były kamienne,
A skąd kamień? Jak wszyscy nam mówią, że w Gdańsku nie ma kamienia, że cały kamień jest albo Szwecja, albo Estonia. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie, że kamień można wyorać w polu. Przypominam, Wysoczyzna Gdańska to tereny polodowcowe. Jakże bogate otoczaki. Ale proszę Państwa, wracając do tej monumentalnej architektury. Coś przed tym XIV wiekiem było. Był wiek XIII. I tu w Gdańsku, jak na razie, w roku 2020, kiedy tu sobie kucam i patrzę na ten stan wiedzy, mamy jedyną możliwość, żeby zobaczyć wiek XIV, który narósł na wcześniejszym wieku XIII. To właśnie tu, w piwnicy romańskiej. No i tak jesteśmy w fundamentach, proszę Państwa, budujemy te fundamenty, aż w końcu wychodzimy na powierzchnię. A dalej to już ta nasza cegła. Ja o tym sobie powiem za chwilę. Mówi się, że zagłębiamy się w historii. Otóż, proszę Państwa, tak, zapraszam do piwnicy romańskiej, gdzie możemy się rzeczywiście zagłębić w historii i ją poznać. Skoro już mamy fundamenty, wychodzimy na zewnątrz, do góry, na świat, z cegłą. Już mamy tę cegłę zrobioną, wypaloną. Teraz ją trzeba tylko murować. Do tego nam są potrzebne rusztowania, proszę Państwa. Dlatego na każdym placu budowy, przy każdej budowie, bardzo ważny był kamień na fundamenty, glina na cegły, no i drewno. Te otwory, które widać w ścianie, w murze, to są otwory, my to nazywamy maculcowe albo maczulcowe, w zależności od tego, jak to woli, jaki ma żał. Co tutaj było? A co to był maczulec, czyli ta taka belka, która wchodziła w mur. Na tej między, oczywiście te belki były jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta, ile, jak długi miał być ten mur. Między tymi belkami musiały być maty albo deski. I w ten sposób, jak po drabinie, wchodziliśmy wyżej, wyżej, wyżej. Bardzo często było tak, że aż tak wysoko, jak to mamy w Bazylice Mariackiej dzisiejszej, czyli w farze głównego miasta, największy gotycki, ceglany kościół na świecie. O, też budowano rusztowanie, proszę Państwa. I tam też możemy jeszcze zobaczyć otwory maculcowe. Nie wszędzie, dlatego że w XIX wieku przy renowacjach murów bardzo często zakładano cegły w te dziury. Zresztą dzisiaj też to się robi, bo tam bardzo często ptaki lubią gniazdować. Wybudowaliśmy już budynek. A skoro wybudowaliśmy kościół, padnie pytanie w kontekście kamienia, który fundamentowy kamień, a to nie jest ten sam kamień, proszę Państwa. Większość kamienia, takiego, który był na cokoły kościołów, czy na ozdoby w kościołach, na te kamienne elementy w bramach, to jest kamień skandynawski. To tak gwoli rozróżnienia. Natomiast co tutaj jest takiego ciekawego w tym miejscu, że zawsze się tu zatrzymujemy, a może nie wszyscy, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Te dołki, te otwory w cegle, jedni chcą ekspiacyjne, drudzy nazywają je dołkami ogniowymi, idealnie wpisywałyby się w liturgię Wigilii Paschalnej. To ten moment po północy, już w niedzielę, podczas mszy, kiedy zapala się nowe światło. W średniowieczu niecono ogień, nie krzesano, ogień krzesano, jadłem. Niecono ogień o ścianę. Dlaczego z tej strony? A no bo tu jest południe, ta ściana jest cieplejsza, bardzo często i nagrzana słońcem. Bardzo często to była południowa ściana albo południowo-zachodnia, to w zależności od tego, jak to słońce padało. Mało nam się zachowało gotyckiego wystroju w gotyckich wnętrzach. Składało się na to wiele przyczyn, bo to i przede wszystkim II wojna światowa, dla Gdańska to ten koniec II wojny światowej, ale również, proszę Państwa, zmiana mody, zmiana oczekiwań, zmiana możliwości finansowych i w końcu w XVI wieku również zmiana religii. Od XVI wieku do końca II wojny światowej Gdańsk był miastem protestanckim. Kiedy Gdańsk stał się miastem protestanckim i protestanci przejęli główne kościoły miasta, nagle katolicy znaleźli się w mniejszości i nie mieli gdzie się modlić. Nie mieli swojego kościoła. Wykorzystali w XVII wieku wizytę Jana III Sobieskiego, króla Jana III Sobieskiego, do interwencji. I w ten oto sposób, żeby nie zagłębiać się w niuanse historii, to bardzo ciekawa historia powstania kościoła, który dzisiaj nazywamy Kaplicą Królewską.
króla Jana III Sobieskiego. To jest jedyny w obrębie murów głównego miasta kościół barokowy. Ale skoro mamy mówić o gotyku, głównie o gotyku, trudno się nie zachwycić tym, w czym w tej chwili się rozsiadłam. Są to stalle gotyckie. Gotyckie, dlatego że one pochodzą z czasów średniowiecza, konkretnie z końca XV wieku. Stale dębowe przetrwały wszystko. Jednak sam fakt, że te stale przetrwały, to nie jedyny powód naszego zachwytu. Nasz zachwyt wzbudzają liczne żłobienia w stalach, napisy. Ktoś siedział, zamiast się modlić, skrobał. Ale również sposób wykonania tych stali. Te absolutnie fantastyczne zwierzęta na łącznikach między siedliskami, jak również wszystkich zachwycają i zastanawiają przedstawienia zwierząt pod misericordiami. Ta taka poprzeczka tutaj, to się nazywa misericordia. Dlaczego? Ano bo jak osoba duchowna musiała się modlić i stać w stallach, a potem znowu siadać podczas liturgii godzin, no to słabo było. W związku z czym, jak trzeba było stać długi czas, to się opieraliśmy o te listewki łokciami tutaj i wtedy można było się modlić. Te wszystkie zwierzęta, które były umieszczane na stallach w średniowieczu, miały jakieś znaczenie. Ale z reguły podwójne znaczenie. One miały nas uczyć, jakich grzechów nie popełniać. I na przykład taka biedna małpa w średniowieczu to było zło, nieczystość, grzech. Ogólnie według bestiariów średniowiecznych symbol szatana. Naśladuje to, co święte, przeciwne woli Bożej, a więc symbol grzechu. A co symbolizowały inne zwierzęta, które mamy tutaj na stallach i w ogóle średniowieczne ich przedstawienia? Świnia, proszę Państwa. Dzisiaj możemy powiedzieć, że świnia wygląda trochę inaczej, ale proszę pomyśleć po średniowiecznemu. Świnia. Proszę Państwa, każdy widzi, że to jest dzik, ale tak nam akurat wyszło, bo chcieliśmy Państwa również zachęcić do tego, żebyście odwiedzili zoo w Gdańsku. A więc świnia. Według bestiariów chrześcijańskich to nieczystość, obżarstwo i fałszywy chrześcijanin pławiący się w swoim grzechu. No i wielbłąd, proszę Państwa, co ten wielbłąd biedny nam zrobił? Według średniowiecznych bestiariów to symbol uporu. Ktokolwiek jechał na wielbłądzie, to wie, o czym mówię. Symbol lenistwa to wyniosłość i to symbol grzesznika pogiętego poprzez swoje grzechy, poprzez ich ciężar. Tak, drogi wielbłądzie, tak o tobie mówiono. Pelikan. Pelikan karmiący swoją krwią młode. To przepiękny symbol, proszę Państwa, dlatego że w średniowieczu odnosił się do Chrystusa. To najwyższe poświęcenie, jakie podjął Chrystus, żeby ratować ludzkość. Ale mamy tu nie tylko pelikana na stallach, bo mamy tam przy końcu drugiej sekcji również feniksa. Feniks z popiołów. Jakiś lepszy symbol dla kościoła świętego Jana, a przy tym dla całego Gdańska, jak feniks z popiołów. Mamy nie tylko stalle średniowieczne w tym kościele, ale również mamy polichromię. To jest to, co nam zostało z tak zwanych dawnych czasów. Polichromia, sąd ostateczny na ścianie północnej, to jest jedna z cenniejszych pozostałości po średniowieczu, po gotyku w tym kościele. Ale to również kolory. Gotyk był niesłychanie kolorowy. To nieprawda, że to były mroczne i ciemne wieki. Wystarczy spojrzeć do góry na filar, żeby zobaczyć, jakie nam tutaj się kolory odsłoniły przy ostatniej restauracji tego kościoła. Zmieniały się czasy, zmieniały się ambicje, możliwości finansowe, zmieniała się także religia w Gdańsku.
jedno wszakże pozostało niezmienne. Pragnienie pokazania, że nas na to stać. Mieszczanie gdańscy mieli ogromne ambicje, a również zasoby finansowe, co widać po kościołach parafialnych w Gdańsku. Święty Jan był jedną z 6 parafii gdańskich. Każdy z mieszczan utrzymywał bądź swoją lożę, swoją ławę, bądź jeżeli należał do cechu, a przeważnie należeli do cechów, cech utrzymywał daną kaplicę. No a potem również utrzymywano płyty nagrobne i wieszano na ścianach, na filarach w kościołach epitafia mówiące o drogim zmarłym, koniecznie w superlatywach. I koniecznie epitafium musiało być bogate, bo pamiętajmy, proszę Państwa, że takie epitafium, taki wystrój kościoła, czy kaplicy, czy płyta nagrobna, to także wizytówka nie tylko miasta, ale również mieszkańców. Epitafia więc, proszę Państwa, były nie tylko wizualizacją statusu materialnego, ale również emocji. I takie epitafium mamy tu w Świętym Janie, które zostało poświęcone dziewczynce. Dziewczynka miała 10 lat, zmarła. Była jedynaczką w rodzinie państwa Zachariasza i Katarzyny Cappio. I takie epitafium, właśnie to epitafium Adelgundy, jest za mną. W kościele świętego Jana, jak zresztą w innych kościołach Gdańska, znajdziemy nie tylko epitafia kupców, czy osób zasłużonych dla danego miejsca, ale również osób bardzo ważnych dla kościoła, jak choćby epitafium pastora. To akurat jest epitafium Jana Hutzinga, pierwszego pastora kościoła świętego Jana po zmianie z katolicyzmu na protestantyzm. I pan Wawrzyniec Fabrycjus, diakon tego kościoła. A tutaj jest kolejny pastor kościoła świętego Jana, Jan Jakub Kramer. Rodzina Zachariasza Cappio nie była jedyną taką bogatą rodziną tu na głównym mieście, w ogóle w Gdańsku. To wszyscy bogaci mieszczanie, tacy jak Szumanowie, później Upchagenowie, a przedtem Ferberowie, sponsorowali, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, i w pewnym sensie utrzymywali czy to kaplice, czy właśnie wystrój kościołów. No dobrze, a skąd te wszystkie rody, z których tylko parę wymieniłam, miały pieniądze na to, żeby utrzymywać wystrój kościołów w Gdańsku, żeby je upiększać, jak choćby, żeby obijać filary drogą materią, której tutaj po pożarze w 1945 roku w świętojańskim kościele mamy tylko skrawki. Ano, wszystko to brało się z handlu. To całe bogactwo szło z handlu. Przypominam, Złote Wrota Rzeczypospolitej to właśnie był Gdańsk. Tutaj funkcjonował port. Tutaj nieopodal Wisła uchodzi do morza. Tutaj jest Motława ze swoim portem, dawnym portem Rzeczypospolitej. I tu stąd to bogactwo. Nie tylko epitafia w kościele świętego Jana, ale również sporo zachowanych płyt nagrobnych. Tutaj jest płyta nagrobna jednego z pochowanych tutaj mieszkańców. Mieszczanin z gmerkiem, nie z herbem, z gmerkiem. Ambicje rosły, bogactwo rosło. Od gmerku do herbu. Skoro mówimy, że od gmerku do herbu, to trzeba by sobie wytłumaczyć, czym taki gmerk był, jest. To nie tylko podpis kamieniarza czy murarza, jak mówiliśmy przy kościele Najświętszej Marii Panny. To również znak towarowy, znak rodowy, którym pieczętowano towar eksportowany. Co innego z herbem? To znak rodziny, która bądź kupiła tytuł, bądź została nobilitowana. Tak jak pan Nathaniel Schroeder, który tutaj ma świetny w każdym calu nagrobek. Pan Nathaniel Schroeder, ubrany tak zupełnie nie z kupiecka, z peruką, to również symbol aspiracji gdańszczan. Utarło się w świadomości, że jeżeli jesteśmy bogaci, to koniecznie musimy mieszkać w pałacu. A pałac najlepiej, żeby był w samym centrum miasta. Centrum miasta? A dlaczego nie Długi Targ? Jesteśmy na Długim Targu.
Jak tu wybudować pałac, jak nie ma miejsca? Ano wystarczy, proszę Państwa, bardzo bogate kamienice. Ozdobić je. Tu mieszkali między innymi ci gdańszczanie, patrycjusze, którzy dołożyli swoje bogactwa do wystroju między innymi kościołów Gdańska. Wspominamy bogactwo Gdańska, gdańszczan, a zatem i wystrój kościołów. I zastanawiamy się często, dlaczego one są teraz takie puste. Otóż, proszę Państwa, ta cezura czasowa, wojenna, ewakuacja dzieł sztuki, to musimy wziąć pod uwagę. Lata 1943-1944 to czas ratowania dobytku. Spójrzcie, jak bogato wyposażone było wnętrze kościoła świętego Jana do czasów ewakuacji. Równie bogato wyposażone były wszystkie inne wnętrza w Gdańsku. Czy wrócą? Czy wrócą na swoje miejsce? Inne pytanie może powinniśmy zadać. Czy my, przyzwyczajeni do tej w miarę pustki dzisiaj, bylibyśmy w stanie zaakceptować tak wiele artefaktów na tym miejscu? Jednym z takich przykładów tego, co wróciło do kościoła świętego Jana, mówimy o tym wnętrzu, jest empora południowa. I w tle, aż się muszę obejrzeć, bo cudne, piękne, organy. I to nie jest jedyny taki zabytek tu i w całym Gdańsku, który wrócił na swoje miejsce i cieszy oko. Bo w tym kościele, jak w soczewce, ogniskuje się cała historia mojego miasta. I mam tu na myśli rok 1945. To jest taki ten początek roku 1945, jest nazywany bardzo często czasem śmierci miasta. Wkrótce miasto zaczęło się podnosić z ruin. Zaczęło się odbudowywać mozolnie, aby dotrzeć do tego stanu, w jakim jest dzisiaj. Dlatego święty Jan, jak cały Gdańsk, bo to właśnie tu najlepiej widać, w tym jednym miejscu, jak Gdańsk cierpiał, jak się z ruin podnosił. Ale o tym, jak się podnosił kościół świętego Jana z ruin, wie najlepiej pani Iwona Berendt, kierownik biura odbudowy kościoła świętego Jana z ramienia Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Dzień dobry Państwu. W czasie oblężenia i wyzwolenia miasta kościół świętego Jana znacznie ucierpiał. Zniszczone zostały dachy nad kościołem i nad wieżą. Runęły sklepienia w prezbiterium i w transepcie. Wybite zostały wszystkie okna, spalone zostały drzwi. Ale jeszcze do sierpnia 1945 roku kościołem opiekował się ostatni pastor luterański Otto Eichel. I właśnie w sierpniu wyjechał do Niemiec, pozostawiając klucze do kościoła miastu. W dość szybkim okresie, w porównaniu do innych obiektów sakralnych na terenie miasta, został zadaszony kościół świętego Jana. Dach nad kościołem wykonano już w drugiej połowie lat 40. Nad korpusem nawowym, a nad prezbiterium i w transepcie wykonano to na początku lat 50. Później nastąpił kolejny okres blisko ponad 20 lat, kiedy w kościele nic się nie działo. I nastąpił też czas, kiedy wydarzyła się jedna z ostatnich bardzo katastrof w kościele świętego Jana, czyli rok 1986, kiedy zawalił się jeden z filarów w korpusie nawowym po stronie północnej. Postanowiono wówczas, pamiętając jeszcze, że cały czas obiekt jest nieczynny, nieużytkowany, że te filar będzie odbudowany w konstrukcji betonowej. I dla bezpieczeństwa budowli postanowiono również obetonować 5 pozostałych gotyckich filarów ceglanych w korpusie nawowym. Stąd, zwiedzając obecnie kościół, mamy taką sytuację, że mamy gotycki kościół, piękny, ceglany i betonowe filary, które są właśnie pozostałością tej katastrofy sprzed 34 lat. Od roku 1995 na mocy umowy z kurią archidiecezjalną Kościoła Rzymskokatolickiego, odbudową, konserwacją i adaptacją Kościoła Świętego Jana na Centrum Kultury zarządza Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. W międzyczasie, prowadząc tutaj te prace konserwatorskie i odbudowę Kościoła Świętego Jana, odbywały się też wydarzenia kulturalne, koncerty i wystawy w Kościele Świętego Jana, ponieważ tak jak właśnie wynika to z umowy podpisanej z kurią, Nadbałtyckie Centrum Kultury
odbudowując ten kościół, właśnie ma tutaj zorganizować Centrum Kultury. Niestety ten kościół stracił większość swoich walorów historycznych, ponieważ powstały te betonowe filary, które nie do końca są akurat odpowiednim materiałem do gotyckiego wnętrza, ale akurat dla profesjonalnego Centrum Kultury robionego w XXI wieku daje możliwość zawieszenia profesjonalnego oświetlenia scenicznego i nagłośnienia. Stąd w kościele powstał taki podział, oczywiście nie ma tu żadnej granicy, ale jest taki podział na sakrum i profanum. Strefa sakrum jest też utrzymana i raz w tygodniu, w niedzielę o 12:00 odbywa się tutaj msza święta dla środowisk twórczych archidiecezji gdańskiej. Stąd trzeba było wymyśleć obrotową widownię i co nam się udało. Trzeba było również, żeby Centrum Kultury miało swoją rację bytu, pomyśleć o zaciemnieniu gotyckich okien. I ta sytuacja również nam się udała. Zostały zaprojektowane rolety, które w ciągu 2 minut, sterowane elektrycznie pilotem, zaciemniają całe wnętrze kościoła. Jednocześnie były prowadzone prace konserwatorskie, zarówno przy elewacjach, jak również właśnie we wnętrzu. Na potrzeby sceny zaadaptowane zostały powierzchnie pomieszczenia wybudowane specjalnie w wieży dla potrzeb artystów. Tam mieszczą się garderoby. Niestety cała wieża wewnątrz spłonęła w 1945 roku. Zachowały się oczywiście grube mury. Tam jest około blisko 2 metrów grubości ściany, więc ściany przetrwały. Natomiast całe drewniane stropy spaliły się w 1945 roku. Wykonaliśmy tam właśnie 3 pomieszczenia, w których są garderoby dla artystów, jak również magazyn na rekwizyty. Obecnie w Nadbałtyckim Centrum Kultury bardzo się cieszymy, że po 75 latach zakończyła się odbudowa Kościoła Świętego Jana. Będziemy te obchody święcić w listopadzie i zarówno w ciągu dnia można zwiedzać kościół jako muzeum, natomiast wieczorami odbywają się tu bardzo liczne wydarzenia kulturalne, wystawy, koncerty, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy i bardzo się cieszymy, że Kościół Świętego Jana wrócił do życia w naszym mieście. Dziękujemy bardzo. Widzicie Państwo, że wszystko zmierza do dobrego zakończenia, zarówno w mieście, w Gdańsku, jak i tu, w tym wspaniałym wnętrzu, w Kościele Świętego Jana. Skoro mowa o sakrum i profanum, jeżeli przyjdziemy tutaj na koncert, będziemy siedzieć w tym kierunku, proszę Państwa. Będziemy patrzeć na scenę, będziemy słuchać koncertu, a może jakiejś prelekcji, jakiegoś wykładu o historii Świętego Jana albo Gdańska. Ale możemy również przyjść tutaj w niedzielę, proszę Państwa. Na mszę. I dzięki temu szczęśliwemu zakończeniu, proszę Państwa, możemy Was zaprosić do tego wyjątkowego wnętrza, do Kościoła Świętego Jana. Albo, żeby zwiedzać, fotografować te wszystkie wspaniale odrestaurowane zabytki, albo, żeby posłuchać jakiegoś koncertu, może wykładu, jak już wspominałam. Ale żeby wiedzieć, co tu się będzie działo, to trzeba śledzić stronę Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Wtedy będziecie Państwo wiedzieć wszystko. A my, proszę Państwa, widzimy się w następnym odcinku.